Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy motodziennik. Serdecznie zapraszam na program. Cotygodniowy, ale z tygodniową przerwą, bo niestety bardzo skutecznie mnie rozłożyło. Nie jest dobrze, ale na tyle lepiej, że zapraszam na program, który zaczynamy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń. Od Hyundai i 30 zaczniemy. Jest z 2009 roku, z polskiej dystrybucji i od pierwszej właścicielki. To wersja kombi z wszystkim, co niezbędne, klimatyzacją, elektryką i czujnikami parkowania. Auto jest bezwypadkowe, bezszkodowe i było regularnie serwisowane i naprawiane. Pod maską Diesel 1,6 mocy 115 KONI, bez dwumasy, bez filtra cząstek stałych jeszcze. Ale i tak największą zaletą tej sztuki jest przebieg. Zaledwie 130 tysięcy km auto przejechało i jest to dokładnie udokumentowane. Cena to. 25 000 zł. Jeszcze mniejszy przebieg i przy okazji niższą cenę ma ten. To Volkswagen Passat, wypatrzony przez widza pana Mateusza. Jest to B4 z 1995 roku. Pod maską Diesel 1.9 o mocy 75 koni, a przebieg to zaledwie 61 tysięcy km. Cena 10 900 zł. Rdzy brak. Auto wypatrzone przez pana Pawła, niezawodnego teraz, to Honda Legend wspaniała, charakterna limuzyna z segmentu E, z napędem na cztery koła, z benzynowym silnikiem. V6, o pojemności 3,5 litra i mocy 300 koni pod maską, i automatem, oczywiście. Piękny egzemplarz z polskiego salonu bezwypadkowy i z bardzo niskim przebiegiem 110 tysięcy km. Cena to 37,5 zł. Golfa GTD mam też dziś dla Państwa 2 litry diesel, 180 koni, automat DSG i nadwozie typu Kombi. to jest z 2016 roku: ma 183 tysiące przebiegu i jest według deklaracji bezwypadkowe. Fotele w kratkę, sporo dodatków i bardzo przyzwoita Cena 67 900 zł. I na koniec BMW X3 z 2017 roku. 66 000 przebiegu i oznaczenie X-Drive 30i, czyli napęd na cztery koła i mocna dwulitrowa benzyna pod maską, 252 konie, skrzynia automatyczna. Auto jest z polskiej dystrybucji, było regularnie serwisowane i ma pakiet serwisowy ważny do przyszłego roku. Jest to oczywiście bezwypadkowy samochód. Cena to 170 000 zł. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. A teraz przechodzimy do działu aktualności. Od Mitsubishi zaczniemy, zwłaszcza, że ostatnio niewiele było ku temu okazji. Pewnie pamiętają Państwo model ASX. Pojawił się w 2010 roku i miał kilka zalet. Przede wszystkim zbudowano go w oparciu o platformę większego Outlandera, co w tę stronę działa zazwyczaj świetnie. To znaczy, jeśli mniejsze auto robimy na większej platformie. Odwrotnie zdarza się częściej i efekt najczęściej nie jest już tak dobry. W ASX mieliśmy rewolucyjny silnik 1.8 diesel swego czasu ze zmiennymi fazami rozrządu. Bardzo oszczędne. I było to auto Proste, dobrze zabezpieczone przed korozją, mimo że japońskiej nieocynkowane, i przyjemnie się tym jeździło. A przez te lata mieliśmy w redakcji każdą z wersji silnikowych, również na testach długodystansowych, od wolnego Saka 1.6 po dwulitrową benzynę, jak i eksperymenty z francuskim dieslem 1.6. To nigdy nie było auto pełne emocji, ale nie było też przekombinowane, łatwo je było docenić. No i było z 8 mniejszych i większych liftingów po drodze, jak nie z 10, ale to już problem tych, którzy próbują znaleźć używany zderzak. Od pewnego czasu mówiło się o nowym w ASX ie że ma być blisko spokrewniony z Renault Captur i to nie napawało optymizmem, bo Captur na liście ulubionych znajduje się dość nisko. Niemniej, były jakieś, niczym nieuzasadnione, nadzieje, że japońska firma nada temu swój sznyt, da swoje silniki albo zmieni wnętrze, by było proste i łatwe w obsłudze, jak do tej pory. Ale nie, oto nowy Mitsubishi ASX. Od Captura różni się znaczkami, i grille. Lampy, zderzaki o blachach, nie wspominając, kropka w kropkę kaptur. Wnętrze, kaptur poza poduszką z logo. Niby przez te lata człowiek się powinien odpornić, przyzwyczaić do takiej inżynierii znaczkowej, jest jej przecież sporo na rynku, by o Suzuki, Swase czy krosie wspomnieć, ale ASXa po prostu nam szkoda. A skoro przy japońskiej motoryzacji jesteśmy, dwie ciekawostki z Toyoty. Model GT86 pojawił się 10 lat temu razem z Subaru BRZ, identycznym praktycznie, i to niezwykła konstrukcja jest jest pozbawiona testosteronu. Zgrabna, ale mało szpanerska. Szybka, ale nie w ten głośny czy bulgoczący sposób, tylko raczej skuteczny sposób. Świetna w prowadzeniu, ale znowu z finezją trzeba do tego podejść, bo tu ani szerokich kapci nie ma, wręcz przeciwnie, ani napędu na cztery koła, tylko na tył. Następcą GT86 jeszcze nie jeździliśmy, ale filozofia jest podobna. Zgrabne auto wycyzelowane na precyzję prowadzenia i radość z jazdy, ale taką zmyślną bardziej, bo pod maską ciut więcej, płaskie 2.4 zamiast 2. 0 i 230 zamiast 200 koni, ale nadal to wolny sak jest. Na szczęście wiele wskazuje na to, że do sprzedaży trafi wersja mocniejsza z silnikiem znanym z Yaris R 1.6, 3 cylindry turbo, nawet 300 koni. Czy auto w takiej odmianie trafi do sprzedaży? Być może. A w Europie? Zobaczymy. I kolejna ciekawostka stojotą w tle. Jak Państwo pamiętają zapewne, był taki moment, że nie po drodze nam było bardzo. Przez nieetyczne reklamy z Włodkiem Ziętarskim i nic tu się nie zmieniło. Nadal uważam, że to zło w czystej postaci Demolujące to, w jaki sposób postrzegani są dziennikarze motoryzacyjni w Polsce. Ale nie zmienia to faktu, że to właśnie Toyota ma, moim skromnym zdaniem, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o zmianę podejścia do kwestii zużycia paliwa. To Toyota pod koniec lat 90. opracowała skuteczny system hybrydowy, dzięki któremu energia podczas hamowania, która szła w straty, zamieniana jest w prąd, wykorzystywany potem do wspomagania ruszania. Proste, skuteczne, bezawaryjne. I gdy wszyscy szli w diesle, które teraz tak bardzo są na cenzurowanym, Toyota robiła hybrydy. I nie można tego nie docenić, chyba że jest się członkiem Greenpeace. Organizacja ta, wysuwająca często słuszne postulaty i angażująca się w to, co naprawdę ważne i potrzebne, ma jednak jakże charakterystyczną dla środowisk, powiedzmy, aktywistów, potrzebę uszczęśliwiania na siłę i żonglowania faktami, danymi, aby tylko ich prawda była na wierzchu. Greenpeace opublikowała właśnie listę najbardziej ekologicznych koncernów motoryzacyjnych. Wygrywa General Motors, potem Mercedes, Volkswagen na trzecim miejscu, a Toyota na ostatnim. We'll be right <laughs> back. Dlaczego? Za karę, bo nie chcę potępić silników spalinowych, nie chcę złożyć wystarczającej samokrytyki, chcę je produkować w dalszym ciągu, i przez to zarówno te wyżej wymienione zasługi, hybrydy znaczy, jak i rozwój technologii wodorowej, czy też naprawdę zaawansowane prace nad autami elektrycznymi, jeszcze pod koniec lat 90., nie mają żadnego znaczenia. Do wspomnianego koncernu GM zajrzyjmy na chwilę. Cruz to marka stworzona na potrzeby pojazdów autonomicznych, które, jak już wspominałem, jeżdżą po San Francisco i rozłożą klientów na razie w niepełnym wymiarze godzin i dobrze, bo dzięki temu nie wkurzają te samochody i nie blokują dróg w ciągu dnia, a jedynie w nocy. Często dochodzi do sytuacji, w których auta zatrzymują się na środku ulicy, włączają awaryjne, i stoją, aż nie dojedzie obsługa i nie odblokuje ich manualnie. Albo parkują tak, w oczekiwaniu na klienta zapewne, że nie da się przejechać. I proszę nie liczyć na soczyste słowa potępienia, bo to musi tak być na początku, choć pytanie, czy kiedykolwiek się to zmieni, pozostaje otwarte. I jeszcze jedna ciekawostka, chyba w latach 90 po raz pierwszy pojawiła się propozycja, by oprócz czerwonego światła stop z tyłu, było montowane zielone światło stop z przodu, tak by piesi widzieli, że zbliżające się do przejścia auto ma zamiar je przepuścić, by inni kierowcy lepiej się co do zamiarów mogli zorientować. I było to rozwiązanie odrzucone na bardzo wczesnym etapie ze względu na długą listę potencjalnych zagrożeń. Przede wszystkim obawiano się, że piesi przestaną na siebie uważać i będą ginąć pod kołami aut, które owszem zwalniały ale nie miały zamiaru się zatrzymać. Minęło 30 lat i sporo się zmieniło. Również przepisy dotyczące pieszych i może to mój nadmierny życiowy optymizm, ale szybko się do nich przyzwyczailiśmy w Polsce i z tego co widzę, w dominującej większości piesi mają łatwiej niż kilka lat temu. Czy bezpieczniej? Nie wiem, ale na pewno łatwiej. Minęło 30 lat i pomysł wrócił i doczekał się realizacji. Na Słowacji w ramach pilotażowego programu jest to pomysł Uniwersytetu w Żylinie. Realizację umożliwił tręczyński samorząd prywatny. Firma Lumaco, produkująca m.in. roboty dla sektora Automotive, ufundowała 3000 lamp i na 3000 aut zielone światła stop będą zamontowane, również w autach jeżdżących po Bratysławie i niektórych niemieckich miastach. Na efekty, na dane poczekamy 9 miesięcy, po tym czasie być może urodzi się nowy przepis w Unii Europejskiej, nakazujący bądź zezwalający na montowanie dodatkowych zielonych świateł stop z przodu. Podejrzewam, że ten temat Państwa zainteresował. Jestem bardzo ciekawy, co Państwo na ten temat myślą. Zapraszam do komentowania. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów. Firma Prodictech, która produkuje mierniki lakieru i ma dzisiaj dla Państwa specjalną promocję na mierniki. Yy, oraz firma AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze win. W 2007 roku do sprzedaży trafiła pierwsza generacja Volkswagena Tiguana i dość dobrze pamiętam wrażenia, które premierze towarzyszyły. Przede wszystkim Volkswagen przespał nieco modę na minivany. Senik, Picasso pojawiły się w drugiej połowie lat 90. Turan w 2003 roku, Golf Plus dwa lata później. Moda na SUVy dopiero się rozkręcała, to znaczy było sporo konstrukcji japońskich, od rav 4 CRV po Outlandera. Od 2006 roku był nawet Kaszkaj, ale popularne europejskie marki nie miały jeszcze nic. I dopiero wtedy zaczęło się to powoli zmieniać. Gdy Rawka miała już trzecią generację, zaczęły pojawiać się koreańskie konstrukcje: Renault Coleos, czyli Samsung, i Opel Antara, czyli Chevrolet Captiva, w sumie pozostałość podełu. PSA, Peugeot i Citroën zaspali, ale w 2008 roku pojawiła się Kuga, a rok wcześniej wspomniany Volkswagen Tiguan. Nie było to jakoś przesadnie ładne auto, ale bardzo przyjemnie się nim jeździło. W końcu to Golf V, świetna platforma, do tego rewelacyjne skrzynie DSG i niestety nieco problematyczne silniki. Litrowe diesle? Wiadomo. Benzyny 1,4 albo 2,0 tym bardziej. Ale chwyciło. Od 2015 roku mamy w sprzedaży drugą generację Tiguana. Auto jest większe, zgrabniejsze, i właśnie Tiguana dziś sprawdzimy. Oto on. Polski salon 2017 rok. 1,4 benzyna 150 koni, skrzynia DSG, napęd na 4 koła. Bardzo ładny kolor. Bardzo fajna wersja. Minimalny przebieg 46 tysięcy kilometrów i ogłoszenie sugerujące, że auto jest od pierwszego właściciela. Cena to 97 tysięcy złotych. Od czego zaczniemy? Od raportu auto DNA, oczywiście. W ogłoszeniu nie ma winu, ale po telefonie otrzymujemy pierwszą stronę dowodu rejestracyjnego i bardzo proszę. Przebieg się zgadza, ale jest spora szkoda między 30 a 50 tysięcy złotych. Uszkodzenie nadwozia, podwozia, wnętrza. Na pierwszy rzut oka zdrowy strzał, otwarte poduszki pourywane koła, ale na wszelki wypadek dzwonię raz jeszcze do sprzedającego i dostaje zdjęcia tej szkody i jej dokładny opis. Auto zostało lekko uderzone w prawy tył i przesunięte na barierkę, albo inne auto lewą stroną. Poduszki całe, szkoda naprawiona waso. Czy to zdjęcie tego auta? Nie wiemy. Ale jeśli tak, to to nie było mocno uszkodzone. Więc jedziemy. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Jedna ryska dosłownie na błotniku. Auto jest bardzo ładnie polakierowane. Pomiary będą ważne. Wzór z dachu, a być może punkt odniesienia, to 180 mikronów. Przód jest w miarę blisko, plus minus, zarówno z lewej, jak i prawej strony. I wszystkie śruby pod maską wyglądają na nieruszane, nieodkręcane. Brak jakichkolwiek śladów na podłużnicach, czy o sprzęcie silnika. Z lewej strony mamy wycinany błotnik Tyłu. Wymienione zostało poszycie. Tu jest ślad, miejsce łączenia na górze, a tu na dole. Naprawa schludna. Oczywiście pan handlarz wysłał zdjęcie drugiej strony, tej mniej uszkodzonej. Ona została naprawiona. Jest miejscami delikatnie podszpachlowana, ale to też bardzo schludna naprawa. Drzwi prawy tył, proszę zwrócić uwagę, cienko polakierowane 100 mikronów, czyli cieniej niż fabryka. To po prostu nowy element. Sprawdźmy wnętrze w takim razie. Konsola jest oryginalna, nie ma śladów rozbierania. Obudowa kierownicy tak samo. Nie wygląda na to, że strzeliły poduszki z przodu. A pasy. Zarówno z lewej, jak i z prawej strony osłony słupków B, czyli tych pośrodku z pasami były demontowane. A same pasy są z 2021 roku, czyli po kolizji zostały wymienione na fabrycznie nowe. Być może doszła do tego jeszcze kurtyna. Jazda testowa, bez zastrzeżeń, auto jeździ jak nowe. Dwie refleksje tytułem podsumowania. To auto miało kolizję, oczywiście większą niż pan handlarz próbował wcisnąć, chociaż kupił ten samochód nieuszkodzony, ale z szkodą w historii. Mocniej uszkodzona była lewa strona niż prawa. Jednak szkoda wygląda na zlikwidowaną w ASO. Bardzo ładna, fachowa robota, nowe elementy łącznie z pasami. I w idealnym świecie pewnie byśmy szukali dalej, ale fabrycznie nowy Tiguan z napędem na cztery koła i DSG kosztuje teraz prawie dwa razy więcej niż ten, a bezwypadkowy egzemplarz z porównywalnym przebiegiem i bez przygód jest o minimum 25 tysięcy droższy. Więc po długich negocjacjach auto zmieniło właściciela. To wszystko na dziś. Przypomnę tylko Państwu, że dzisiaj mamy promocję na takie oto mierniki. Regularna cena jest o ponad 150 zł wyższa niż ta promocyjna. Link znajdą Państwo w opisie filmu. Link do specjalnego kodu rabatowego od firmy AutoDNA również znajdą Państwo w opisie filmu. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia.